Nazywam się Ania Pietrzak i na co dzień zajmuję się optymalizacją procesów i produktów. No i działam jako Scrum Master, Project Manager i też Product Owner. No i że to ostatnie jest najciekawsze, no to opowiem dzisiaj o robieniu dobrych produktów, a dokładniej o tym, czego o robieniu tych dobrych produktów uczą nas kiepscy bohaterowie popularnego serialu lat 90. Co się stało? No właśnie, kiepsko. Sekunda. Dobra. Kiepska prezentacja, więc na początek musiało coś takiego się zdarzyć. No ale pytanie mam do was. Kto serial widział? A komu się serial podobał? Dobra, to cieszę się, że mamy choć trochę fanów na widowni. Dla tych, którzy nie widzieli. Świat według kiepskich jest to serial emitowany na Polsacie od 1999 roku. No i opowiada o losach rodziny z tamtych lat. Głową rodziny jest Ferdynand, bezrobotny człowiek, którego ulubionym zajęciem jest picie piwa. Jego żona Halina to pielęgniarka pracująca w pobliskim szpitalu, no i ta jej najniższa krajowa musi starczyć na utrzymanie jeszcze dwójki niegrzeszących inteligencji dzieciom oraz babci, która mieszka z nimi wspólnie w tym niewielkim mieszkaniu w kamienicy. Życie towarzyskie kiepskich toczy się dookoła prywatno-publicznej toalety umieszczonej na korytarzu, gdzie krzyżują swoje kroki z sąsiadami, czyli Marianem Paździochem i Arnoldem Boczkiem, no i wspólnie kombinują, jak tam sobie uprzykrzyć życie. No, rzec by można patologia, natomiast kiepscy przez pierwsze sezony swojego istnienia cały czas kombinują, jak tu zarobić, żeby się nie narobić. No i są w tym myśleniu niezwykle kreatywni, przezabawni i wyjątkowi. Wystarczy spojrzeć na te wszystkie produkty i usługi wymienione na slajdzie. Oni wymyślili tu wszystko, a pewnie jeszcze dobre 5 razy tyle. No i teraz na podstawie tych ich produktów i usług powiem, jak robić dobre produkty. No i zaczniemy od Ferdy gumek, czyli dmuchanych zabawek kąpielowych, tworzonych z gumek z wysypiska śmieci przez firmę z branży zabawkarskiej Halinka. Kiedy pewnego dnia Ferdynand wyszedł do toalety, spotkał swojego sąsiada Mariana, który chwiejnym krokiem wracał, jakby szedł z imprezy. To nie impreza była przyczyną tego krzywego chodu, ale dwa prawe buty gumowe. Mariana skręcało w prawą stronę. Był też obładowany całą masą innych śmieci z wysypiska. O, Ferdynand od razu zwietrzył w tym interes, udał się na to wysypisko, nazbierał tych gumowych śmieci, kupił klej za 2,40 u ciecia w bramie i rozpoczął produkcję dmuchanych kubek ratunkowych, materacy, łódek, no i innych zabawek, takich jak prezentowanych na obrazku. W firmie powodziło się całkiem nieźle, nawet doczekała się reklamy w telewizji, co w tamtych czasach było szczytem popularności. I co tutaj trzeba przyznać kiepskim, to to, że oni te swoje produkty zrobili szybko, bo Ferdek od razu na wysypisko pobiegł, no i tanio, no bo 2,40 plus śmieci. A szybko i tanio, to od razu kojarzy nam się z MVP. Czyli produktem o minimalnej funkcjonalności, który my tworzymy po to, żeby potwierdzić, że nasz pomysł ma sens, zanim wydaniemy na niego fortunę. A jako twórcy oprogramowania, które jest z natury dosyć drogie, no to lepiej, żebyśmy te metody znali. No i możemy to zrobić na przykład poprzez papierowy prototyp. Na zwykłej kartce papieru rysujemy bądź drukujemy interfejs użytkownika. Z drugiej możemy sobie zrobić ramkę czarną, na przykład imitującą tablet czy smartfon. I kiedy użytkownik klika, dotyka tego pseudoekranu, no to zmieniamy kartki pod spodem. Dalej mamy wpis na blogu czy też w mediach społecznościowych. Wystarczy, że zadamy pytanie, czy
problem, który my chcemy swoim produktem rozwiązać, może już komuś udało się jakoś rozwiązać. No i zazwyczaj w komentarzu dowiemy się, że coś, co my chcemy wytworzyć, może już istnieć. Dalej mamy film objaśniający, czyli film, który przedstawia produkt, którego jeszcze nie ma, ale jakby on był. I tutaj tą metodą posłużył się Dropbox, tworząc swój produkt. Dropbox pokazał, w jaki sposób użytkownicy mogą uzyskać dostęp ze swojego komputera do plików przechowywanych na platformie Dropbox. Dopiero kiedy ten film znalazł chętnych, okazało się, że będą użytkownicy, no to rozpoczął się dalszy rozwój produktu. Kolejna metoda to taka prosta strona landing page, gdzie my prezentujemy strony naszego przyszłego produktu. Albo możemy zrobić też fake Dora, czyli przycisk, który sugeruje klientowi, że nasz produkt już istnieje, no ale po kliknięciu go okazuje się, że jednak nie ma i wyświetla się strona z napisem coming soon. I te dwie metody połączył Buffer, czyli platforma do zarządzania mediami społecznościowymi. Oni zrobili landing page'a przedstawiającego stronę oferty z możliwością kliknięcia w cenniki i plany. Dopiero kiedy użytkownik klikał w te plany, to pojawiała się informacja, że produkt dopiero powstanie i zachęcała do podania danych, na które można wysłać maila, kiedy produkt już będzie. Kolejny typ MVP to Concierge MVP, gdzie my wykonujemy wszystkie funkcje swojego przyszłego produktu ręcznie. I tak na przykład aplikacja Food on the Table jest, przepraszam, to jest teraz serwis, który służy do komponowania takich tygodniowych planów posiłków na podstawie przepisów oraz kuponów zniżkowych. I zanim to było w takiej formie internetowej, jaką mamy teraz, to twórcy sami szukali klientów, wypytywali ich preferencje żywieniowe, szukali tych kuponów promocyjnych, generowali listy zakupów po to, żeby klienci mogli kupić te rzeczy z list w cenach promocyjnych w sklepach. Kolejnym typem jest Wizard of Oz, czyli tak jak w bajce Czarnoksiężnik z Krainy Oz, ta przerażająca głowa była tylko głową starca ukrytą za zasłoną. Tak tutaj nasz produkt funkcjonalnie wygląda całkowicie w porządku, natomiast pod spodem rzeczy dzieją się ręcznie. I tą formą posłużyła się firma Zappos, sprzedawcy obuwia skórzanego przez internet. Oni, założyciel chodził po sklepach szukając butów, robił im zdjęcia, wrzucał to do internetu i dopiero kiedy klient kupił buty, no to nikt szedł do sklepu, kupował i wysyłał. W ten sposób potwierdził, że ludzie faktycznie będą te buty przez internet kupować. No i ostatni typ, czyli piecemeal MVP. Forma, w której my nie mamy swojego produktu, natomiast robimy go z narzędzi dostawców trzecich, firm trzecich. I tutaj Groupon jest dobrym przykładem. Zanim Groupon istniał w takiej formie, jakim go znamy, to był blogiem postawionym na WordPressie, gdzie te deale publikowane były jako wpisy na blogu. Kiedy klient zapłacił za deala, to dostawał maila wysłanego przez za pomocą poczty Apple Mail z załącznikiem, w PDF-ie, który był wygenerowany w FileMakerze. I dopiero kiedy potwierdziło się, że ten pomysł Groupona ma sens, no to oni zastąpili te narzędzie właśnie WordPressa, FileMakera, swoją prywatną pocztę, już takimi dedykowanymi do tego. Tak? Musiałabym sprawdzić. W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, natomiast to było tak około 2007 roku, 2010 roku. Już jakiś czas istnieją na rynku. Tak, już tak. Proszę. Okej, to skoro
Wiemy, jak szybko i tanio, to teraz będzie o tym, za ile. No i w tym celu odwiedzimy agencję znieważającą magistrów kafarek, która obrażała, poniżała i świadczyła inne usługi wymienione w tabelce magistrom. Agencja powstała, kiedy smutny pan listonosz Edzio chciał zrewanżować się na magistrze, z którym zdradziła go jego żona. No i z Waldemarem Kiepskim rozpoczęli serię treningów, urosły im mięśnie, w efekcie czego mogli te wszystkie usługi wymienione zacząć. Ta brać akademicka bardzo chętnie przybywała, żeby skorzystać z różnych usług i zaznać tego brutalnego, pozaakademickiego życia, którego na co dzień nie mieli. Co tutaj Kiepscy zrobili dobrze, to oparli cenę na wartości. Te nadzwyczajne rzeczy i habilitowane miały o wiele większą wartość dla magistrów niż zwyczajne, dlatego ceny były odpowiednio wyższe. I żeby tutaj dokładniej zobrazować, co mam na myśli, no to mamy taką podstawową strategię cena plus i wyobraźmy sobie, że chcemy sprzedać spodnie. Materiały będą nas kosztowały $20, koszty uszycia 10, koszty operacyjne niech to będzie też 10, no i mamy marżę 50%. I w myśl tej strategii te spodnie będą kosztowały $60. Tą strategię stosują firmy odzieżowe, produkujące taką podstawową odzież, firmy spożywcze. No i zdarza się, że też w jakichś małych sklepikach w południowych krajach kupimy kawę za 50 centów. To prawdopodobnie jest też w myśl tej strategii. Dokładnie tak. Natomiast ile będzie kosztowało doszycie nalepki Gucci? Niewiele, no a spodnie Gucci'ego już ponad 6 tysięcy. Tak samo napis na kubku kawy w Starbucksie, to jest kilka sekund czasu pracownika, a kawa jest o wiele droższa. Tak samo zarezerwowanie miejsca w samolocie, to dla linii lotniczej żaden koszt, a pasażer zyskuje komfort siedzenia z bliskimi. I tak jak mówiłam, właśnie w Cost Plusie, czyli tej strategii cena plus, ta cena jest sumą kosztów wytworzenia, kosztów operacyjnych i marży, a w strategii opartej na wartości, value-based, my tą cenę uzależniamy od korzyści wynikających z produktu, czy też z usługi bądź z marki dla użytkownika. No i tą ceną możemy sterować. I tak zrobili Kiepscy. Kop habilitowany był droższy, ponieważ korzyści były dla magistrów większe. Okej, no to skoro wiemy o tym, jak szybko i tanio i za ile, to teraz będzie o tym, czy warto. No i tutaj pomoże nam genialny wynalazca Ferdynand Kiepski ze swoim żeńskim reaktorem jądrowym. Oglądając telewizję, Ferdynand dowiedział się, że polskie panie w trakcie różnych czynności domowych produkują tyle energii, że no z powodzeniem mogłoby to zastąpić elektrownię. Przyszedł w tym czasie też rachunek za prąd, no i okazało się, że Kiepskich nie stać na zapłacenie go. Dlatego połączył ze sobą te dwa fakty i zaprojektował, skonstruował maszynę przedstawioną na obrazku, czyli żeński generator jądrowy. Każda z pań, która kupowała, mówiła, jaka jest jej specjalność jądrowa, czy to jest pranie, czy sprzątanie. No a następnie ją wykonywała i prąd był. Oszczędności leciały, wszystkim powodziło się lepiej. Klientów było bardzo dużo, także w pewnym momencie Ferdynand nie nadążył z produkcją, więc z tej maszyny, którą widzimy, zrobił zestaw do it yourself, a po polsku zrób se sam, tak właśnie go nazwał. I kiedy klienci przychodzili kupić zestaw, mogli zobaczyć, jak działa prototyp. Bardzo im się on podobał, kupowali i wychodzili zadowoleni. Co tutaj Ferdynand zrobił dobrze, to przeniósł część procesu wytwórczego na klienta, tym samym robiąc tak, że zaczął na tym na nowo zarabiać. Ten jego rachunek kosztów i zysków zoptymalizował się.
A o tym, czy warto inwestować w nasze produkty, powie nam rachunek korzyści i potencjału. W korzyściach mamy takie czynniki jak całkowite wydatki i koszty w porównaniu do przychodów. To po prostu musimy wiedzieć, czy nasz produkt na siebie zarabia. Warto mieć pod kontrolą zadowolenie klienta. No i wskaźnik wykorzystania, bo dzięki temu wiemy, które funkcjonalności produktu są najchętniej wykorzystywane, a w których w ogóle ludzie nie korzystają, no i te wtedy najlepiej zamknąć. Po stronie korzyści mierzymy też zadowolenie pracownika, ponieważ jako twórca powinien być jednak zaangażowany w produkt, bo jeśli nie, no to też produkt będzie słabszy jakościowo. I przychód na pracownika też warto mierzyć, bo firma, która... Czyli przychód, jaki jeden pracownik generuje dla firmy. Firma, która ma dochód milionowy, a zatrudnia 100 pracowników, no lepiej na tym polu wypada niż taka, która ma tych pracowników 10 tysięcy. Po drugiej stronie mamy potencjał rozwoju, czyli luka w rynku. My tworzymy coś, czego jeszcze nie ma i jeśli jest taka potrzeba niezaspokojona jeszcze w rynku, którą my możemy naszym produktem zrealizować, no to jest ta nasza luka. Możemy też zdobywać rynek i to też wpływa nam na potencjał rozwoju. I kiedy my dla swojego produktu mamy te dane, mierzymy korzyści i znamy potencjał rozwoju, to możemy się umieścić na takiej macierzy stworzonej przez Business Consulting Group, która to firma jest liderem, jeśli chodzi o takie doradztwo strategiczne firmom. I kiedy te nasze korzyści są niskie, bo produkt nie zarabia, klienci są niezadowoleni, bo jest słaby jakościowo i pracownicy też nie, ale z drugiej strony działamy na rynku, który już się nie rozwija, no to lądujemy w kategorii, którą ta Business Consulting Group nazywa psy. I tutaj takim przykładem dobrym jest Apple Newton, czyli Palm Top Apple'a, który miał możliwość jakichś obliczeń matematycznych, kalendarza, dodawania notatek. Natomiast, no i miał też możliwość rozpoznawania pisma odręcznego, która to rzecz w tamtych latach źle działała. Więc klienci nie byli zadowoleni, produkt nie przynosił przychodów i wobec tego, że rynek smartfonów zaczął się rozwijać, no to ten rynek Apple Newtona też nie był rozwojowy, więc produkt nam wypadł z rynku. W pytajnikach będzie na przykład jak dojadę oraz startupy. To są produkty, które te korzyści mają jeszcze niskie, bo nie zarabiają lub też zadowolenie klienta jeszcze duże nie jest. Natomiast one mają duży potencjał rozwoju, bo albo mają szansę zgarnięcia większego rynku, albo wypełnienia tej luki, bo po prostu produktu jeszcze nie ma. I jeśli my w pytajniki zainwestujemy i zainwestujemy dużo, no to staniemy się gwiazdą, czyli takim iPhone'em, gdzie te całkowite przychody są wysokie, klienci również są zadowoleni, a rynek smartfonów jest bardzo rozwojowym rynkiem, wobec czego ten potencjał rozwoju też jest duży i możliwość zrealizowania rzeczy, których jeszcze nie ma, czyli tych luk w rynku, można znaleźć sporo. Ostatnia grupa to dojne krowy. I tutaj korzyści wynikające z produktu są duże, natomiast rynek już się za bardzo nie rozwija. I tutaj mamy na przykład drukarki HP. Fajnie w swoim portfolio produktów taką jedną krowę mieć i ją utrzymywać, no bo te przychody pozwalają nam finansować gwiazdy i pytajniki. Także to jest fajne narzędzie, niekoniecznie dla jednego produktu, natomiast dla całego portfolio produktów firmy i umieszczając wszystkie nasze produkty, usługi na niej, możemy podejmować decyzje, w które rzeczy inwestować, które zamykać, a które po prostu utrzymywać.
Okej, no to było o tym, jak tanio i szybko, było o tym, za ile i czy warto, a teraz będzie o tym, skąd te pieniądze brać, a w tym celu odwiedzimy Hiperferdex, czyli supermarket stworzony w Kamienicy Kiepskich, kiedy sąsiad Ferdynanta Marian Paździoł przechodził poważną depresję, bo zamknęli bazar, na którym sprzedawał całe życie. Ferdynant po to, żeby zarobić i żeby pomóc sąsiadowi, otworzył Hiperferdex, czyli hipermarket w Kamienicy. Panowie sprzedawali tam swoje produkty, byli pośrednikiem dla innych firm chcących sprzedawać ich rzeczy. Dodatkowo mieli nawet pomysł, żeby zrobić kaplicę, no i mieli płatną toaletę, a dla klientów bez. Dodatkowo w Waldusie zabetonował wszystkie toalety w okolicy, także ta od Kiepskich była tą jedyną. Tak. I etyczne to może nie było, natomiast trzeba przyznać, że przypadkiem Kiepskim udało się zdywersyfikować swój przychód. I warto to robić, bo jeśli takie jedno źródełko nam wyschnie, no to mamy w zanadrzu inne. I gdzie tych pieniędzy szukać? Ano możemy sprzedawać produkty za pomocą sprzedaży bezpośredniej. Możemy oferować różnego rodzaju modele subskrypcyjne i pobierać opłaty co określoną długość czasu. Możemy oferować przestrzeń reklamową dla innych produktów. Również wyspecjalizować się w jakiejś dziedzinie i świadczyć usługi konsultingowe. Dalej możemy sprzedawać licencje dla swojego produktu, świadczyć usługi leasingu, wynajmu oraz zostać brokerem, czyli takim pośrednikiem, jakim jest Uber na przykład dla taksówkarzy i pasażerów. Dobra, to mówiliśmy już o tym, jak szybko potwierdzić pomysł, to teraz będzie o tym, jak szybko dostarczać na rynek i dlaczego to takie ważne. I tutaj zapytamy Ferdynanda, wielkiego kiepskiego czarnowidza. Kiedy Mariola z Haliną wyjechały na kilka dni na wieś, no to panowie od razu udali się przed telewizor, żeby obejrzeć mecz. W trakcie meczu Ferdynand przepowiedział wynik meczu. Później przepowiedział podrożenie cen wódki. No a na sam koniec w tym kloszu, który jest na obrazku, wywróżył jeszcze, znaczy zobaczył bardziej, że babka wylewa jego ostatnie piwo do zlewosmywaka w kuchni. Łocz oczywiście je uratował. Postanowili z Waldemarem zarabiać na tych zdolnościach Ferdka, no i otworzyli agencję wizjonerską Mahomet Kiepski i syn. Po wizycie Lecha Wałęsy, który był bardzo niezadowolony z przepowiedni, że przegra wybory, Ferdek zorientował się, że ludzie jednak tych czarnych wizji nie łykają, nie chcą za nie płacić, no ale od razu odkrył w sobie zdolności do masażu bioprądem i ten drugi biznes powstał od razu. Kiepscy byli bardzo szybcy. Oni bardziej najpierw robili, potem myśleli. My musimy robić na odwrót. Natomiast szybkość jest bardzo istotna, ponieważ szybciej na rynku to dla nas więcej korzyści. Ten wykres pokazuje rachunek przychodów i kosztów dla dwóch produktów. Ten zielony pojawił się na rynku szybciej, a ten niebieski później. I jak widzimy, koszt wytworzenia nam w żaden sposób na ten czas dostarczania na rynek nie wpływa. Natomiast im my produkt zrobimy szybciej, tym szybciej zaczynamy zarabiać i w efekcie zarobimy więcej. I żeby ten czas mieć pod kontrolą, no to warto mierzyć kilka jego składowych. Takich jak na przykład czas realizacji, czyli czas od momentu powstania pomysłu do wdrożenia produktu na rynek. Czas cyklu klienta, tutaj mamy czas developmentu, od momentu, kiedy zaczynamy prace deweloperskie do tego, kiedy wydajemy produkt. Dalej mamy czas stabilizacji, czyli okres od momentu, kiedy deweloperzy stwierdzą gotowość produktu do wdrożenia, a zrobi to klient, no i im więcej w tym okresie mamy bugów, tym ten czas nam się wydłuża. Też warto monitorować częstotliwość wydań. Im jest ona większa,
tym szybciej uzyskujemy feedback na temat tego, co robimy i możemy dostosowywać produkt do potrzeb klienta. I żeby być szybszym, no to pomoże nam kilka takich dobrych praktyk. Czyli jasny i konkretny cel, najlepiej mały, mierzalny, osiągalny, realistyczny i wiążący czasowo. Pomoże nam też zastosowanie MVP, bo dzięki temu my wyrzucamy te funkcjonalności, które wiemy, że na pewno nie będą atrakcyjne dla klienta już na samym początku. Stosujemy też zasadę Pareto i tniemy, ile się da. Robimy tylko 20% funkcjonalności, bo w nich jest najwięcej wartości. Posiadanie osoby decyzyjnej też gdzieś przy zespole wytwórczym pomoże, bo wtedy od razu mamy decyzję, w którym kierunku wiosłujemy, jeśli jakieś pytanie się pojawi. Krótkie pętle feedbackowe też nam ten czas skrócą, bo szybciej wiemy, co poprawiać. Możemy wyoutsourcować niekluczowe dla produktu obszary. Automatyzujemy. Nawet najmniejsza automatyzacja, która spowoduje, że nie będziemy przeklejać linków z Gita do Jiry, to już jest kilka sekund dziennie. Jak to sobie pomnożymy razy ilość pracowników, ilość dni w tygodniu i całą firmę, no to tego czasu się trochę robi. I stosujemy teorię ograniczeń, która polega na eliminowaniu wąskich gardeł i optymalizowaniu procesu tak, żeby nigdzie nam nie zbierały się przestoje. Okej, no było o tym, jak być szybszym. To teraz będzie o innowacyjności. No i tutaj znowu przyjdą nam z pomocy kiepscy ze swoją kreaturą mody. Pewnego dnia Ferdynand oglądał pokaz modowe show. No i znudziła go ta byle jakość i pospolitość i takosamość tych strojów prezentowanych przez modelki. Postanowił zrobić swoją kolekcję, która będzie inna niż wszystko, co widział dotychczas. Także Ferdynand wziął się od razu do roboty i z kurczaka przeznaczonego na niedzielny obiad, pomalowanego na złoto, z pustych puszek po piwie oraz z innych rzeczy, których przeznaczeniem był śmietnik, stworzył takie stroje jak kreacja męża kobiety węża, ten u góry, czy też zaproś mnie na grilla. Te stroje zdobyły serce pana Jana z filmu Łowcy Jeleni, który zapłacił za nią 2000 piw. Sam następnie sprzedał za 5 milionów dolarów. No i trzeba przyznać, że może na wartości swojej kolekcji kiepscy się nie poznali, ale oni byli nowocześni i innowacyjni. A innowacyjność w produkcie to zdolność do tworzenia wartości, generowania pomysłów i do poprawy procesów. I przykładem firmy, która tą innowacyjność miała na wysokim poziomie, wciąż ma, był Netflix. Netflix w 1997 roku był firmą, która wysyłała płyty DVD, sprzedawała i wynajmowała swoim klientom, no robiła to za pomocą poczty. I tak też pobierali opłaty. Po jakimś czasie okazało się, że ten sposób jest niewygodny i klienci woleli model subskrypcyjny. No więc płacili co jakiś czas opłatę i mogli w ramach tego dowolnie wymieniać się tymi płytami. Dalej użytkownicy stwierdzili, że chcieliby móc zapisać się na listę kolejkową do określonego filmu, co też firma od razu zrobiła. Potem przenieśli się do streamingu, no żeby w efekcie stać się Netflixem, jakim mamy teraz, który ma też swoje filmy, swoje seriale. Także Netflix od samego początku swojego istnienia słuchał użytkowników, dostosowywał produkt do ich potrzeb, no i ta zdolność do tworzenia wartości, do generowania pomysłów była wysoka. Z drugiej strony mamy Nokia. Nokia w 2007 roku była liderem sprzedaży telefonów komórkowych. Ale wtedy pojawił się Apple.
I Nokii już tak dobrze się nie powodziło. Oni próbowali nadążyć, natomiast przez strukturę firmy, przez krótkoterminowe inwestycje, które podejmowali zamiast długoterminowych i skupienie na wynikach finansowych, a nie na wartości, w pewnym momencie praktycznie zniknęli z rynku. Kiedy kupili Siemensa i Alcatela, to po jakimś czasie przerodzili się w samodzielnego dostawcę infrastruktury sieci, natomiast gdyby te parametry innowacyjności mieli wysoko od początku, no to mogliby teraz z powodzeniem konkurować z Applem. I żeby być jak Netflix, to musimy wyeliminować zabójców innowacyjności ze swojego produktu. A są nimi dług technologiczny, context switching, który zabiera średnio 40% produktywności, defekty, czyli nie tylko bugi, ale wszystko, co nie przynosi wartości, czyli jeżeli biznes wymyśli sobie, że chce mieć pewną funkcjonalność, my nad nią pracujemy, a oni po tym decydują, że jednak tego nie chcą, no to to też jest defekt. Aktywne gałęzie kodu, jeśli mamy ich zbyt dużo, no to złożoność procesu deweloperskiego też jest duża i trudniej nam po prostu produkt rozwijać. Incydenty na produkcji tutaj działają dwojako, bo one zniechęcają i klienta do korzystania z naszych nowych feature'ów i nas odrywają od pracy nad nimi, bo musimy się przełączać. Tak samo wiele wspieranych wersji. Tutaj i klienci nie aktualizują, bo nie muszą, bo nie lubią zmian, a my mamy 5 razy więcej maintenance'u. Kultura korporacyjna, tak jak było w przypadku Nokii, też nam tą innowacyjność potrafi zabić. No i bezproduktywne spotkania. Dobra, to mówiliśmy o czasie, o wartości. Było tutaj parę przykładów metryk. Co one nam pokażą, jak my je połączymy? Ano pokażą nam na przykład, ile ze 100 godzin pracy zespołu zajmą realnie nowe funkcjonalności. Bo pracowaliśmy przy produkcji 80%, a pozostałe 20% to były jakieś obiady, kawki, jakieś jałowe dyskusje, spotkania, które nikomu nie były potrzebne. No i ze 100 zrobiło nam się 80, a to i tak dużo. Ten wskaźnik pracy i tak jest tutaj wysoki. Zazwyczaj jest mniej. Powiedzmy, że w trakcie tej pracy nad produktem, nad nowymi feature'ami pracowaliśmy 70%. Bo robiliśmy też utrzymanie, pojawiły się incydenty i już mamy 56. No i jeszcze context switching. W trakcie naszej pracy ktoś 5 razy nas o coś zapytał, zrobiliśmy code review, pochłonęło to 30% i wychodzi nam, że realnie tylko niecałe 40 godzin z tej planowanej stówy to są nowe feature'y. Metryki nam też pokażą, dla ilu klientów trafi funkcjonalność planowana dla 100. No bo nie mierzyliśmy, nagle zaczniemy mierzyć sobie wskaźnik zainstalowanych wersji i się okazuje, że tylko 50 używa tej najnowszej, gdzie feature jest. A z tych 50 z feature'a korzysta tylko 60%, bo nie jest to coś kluczowego dla produktu. No i te 10 tysięcy, które my chcieliśmy zarobić na tych 100 klientach, nagle się stanie 3. I żeby wystrzegać się przed takimi sytuacjami, no to warto tych mierników mieć jak najwięcej i po prostu te rzeczy mieć pod kontrolą. I na zakończenie przeniesiemy się do czasów współczesnych, już takiej nowej, kiepskiej rzeczywistości najnowszego sezonu, gdzie ta mentalność bohaterów jest też taka zupełnie inna. Kiedy zagraniczny kolega zaproponuje pracę Ferdynandowi jako miś polarny pod piramidami w Egipcie, no to ten odpowie. Proszę pana, czy ja na tym zarobię? Czy dolary, czy euro? I czy dużo? I tacy bądźmy w tworzeniu produktów skoncentrowani, konkretni, a przede wszystkim skoncentrowani na mierzeniu, dociekaniu i zarabianiu. Bardzo dziękuję. Tutaj
Chciałabym poprosić o ewentualny feedback, jeśli ktoś ma poprzez tą aplikację, która jest zrobiona przez twórców PHP Kona. Natomiast jeśli są jakieś pytania, to albo poproszę teraz, jeśli ktoś chce później porozmawiać o kiepskich gdzieś w kuluarach, to też, bo ja tutaj zbyt wielu znajomych nie mam i chętnie poznam. Więc... To czy może jakieś pytanie teraz się pojawiło u kogoś, czy nie? Nie wszyscy naraz. No ten... Mogę zaproponować odcinek, jeśli by ktoś chciał na jakiś temat. Proszę? Puśćmy jeden. To może wieczorem, na afterparty. Dobra, to dzięki raz jeszcze w takim razie wszystkim.